je za cudze, a w czymś ze mnie to nie gnić. Dobra. Cicho. Cicho mówię. Tak to, ale nie tego. Umarł mój najlepszy przyjaciel. W pojęciu abstrakcyjnym śmierć człowieka nie ma oczywiście żadnego znaczenia. To nieistotna kropla w ogromnym oceanie. Ale świat nie jest abstrakcyjny. Rzeczywistość jest zawsze czymś określonym. I to w bolesny sposób. A ten konkretny człowiek, który istniał, był jedyny w swoim rodzaju, w nieskończoności czasu i przestrzeni. Ta istota ludzka była moim przyjacielem. On już nie wróci, niezależnie jak bardzo bym tego chciała. A zatem... Jedyne, co mogę zrobić, to nadal pracować. Ponieważ ta indywidualność, ta unikalność ludzi, prawdziwych ludzi, jest warta zachowania.